W Niekłończycy ponownie stanęła niezwykła choinka, na której zawisły bombki wypełnione marzeniami osób bezdomnych i potrzebujących. Ci, którzy zabrali bombkę do domu, mogli się wcielić w rolę świętego Mikołaja. Akcja zainicjowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Niekłończycy po raz pierwszy odbyła się w ubiegłym roku i zakończyła się sukcesem. W tym roku na choince ponownie zawisły bombki, w środku których znajdują się listy od osób potrzebujących. Ubiegłoroczna akcja udała się i niezwykłe było to, że w ciągu kilku godzin się bombki rozeszły, chociaż miałyśmy taki cień wątpliwości, że może się okazać, że zostaniemy z nimi przez kilka dni albo w ogóle, że ktoś po nie nie przyjdzie, a one jak ciepłe bułeczki. Liczymy na to, że w tym roku też nam się uda, wierzymy w ludzi, wierzymy w ich serca, bo jak wiadomo, miesiąc grudzień miesiącem cudów i takich dobrych uczynków dla drugiego człowieka. Akcja polega na zabraniu bombki z listem i zakupieniu rzeczy, o których marzy wylosowana osoba. Następnie należy zapakować prezent i dostarczyć go do sołtysa Niekłończycy. Ważne jest, by na opakowaniu umieścić list z bombki, po to by można było zweryfikować, do kogo prezent powinien trafić. Marzenia są różne. Oczywiście, że pojawia się ciasto, słodycze, kawa. Widziałam jakieś perfumy, skarpetki, książki, puzzle, koc, najróżniejsze. I te takie drobniejsze i te takie chyba poza zasięgiem niektórych ludzi. W tym roku na choince zawisło blisko 80 bombek. Poza osobami z Polskiego Schroniska dla Bezdomnych, Feniks, swoje życzenia wypisały także rodziny ukraińskie przebywające w Niekłończycy.